Jedni promują tolerancję, inni nie chcą deprawacji dzieci. Łączy ich wspólny mianownik, szeroko podejmowane tematy środowisk LGBTQ+ w Polsce, a zwłaszcza ich wpływ na edukację w szkołach, szczególnie tych podstawowych. Gdzieś już możemy usłyszeć, w krajach zachodnich, sąsiednich, te sceny się dzieją już w przestrzeni medialnej, wystarczy po prostu sobie wrzucić, wygooglować i mamy dostęp już do konkretnych sytuacji. Ja chcę wierzyć, że to są nadal jakieś incydenty. Ja naprawdę jestem dość liberalna i otwarta na różnice, natomiast zaznaczam konieczność postawienia granic. Według projektu ustawy obywatelskiej Chrońmy Dzieci, Wspierajmy Rodziców, pod którym zbierane są przez radnych z Prawa i Sprawiedliwości w Częstochowie podpisy, to właśnie rodzice mają decydować o tym, jakie organizacje pozarządowe mogą prowadzić edukację w szkole. Dla środowisk LGBTQ+, to jednak nic innego jak próba blokowania w szkołach propagowania tolerancji dla osób nieheteronormatywnych. Poprzednio były podejmowane już próby wprowadzenia tak zwanej ustawy Lex Czarnek 1, ustawy Lex Czarnek 2, która ograniczyłaby współpracę szkół z organizacjami pozarządowymi i naszym zdaniem ten projekt, który jest teraz opublikowany, pokazuje, jaka też była intencja za tymi poprzednimi działaniami. Częstochowa to od zarania miasto wielokulturowe, które szczególnie w ostatnich latach szczyci się tolerancją i otwartością dla wszystkich. Urzędnicy sprawę zbierania podpisów przez radnych z Prawa i Sprawiedliwości komentują krótko. Nie sądzę, żeby coś, co ma, czemu ma ponoć przeciwdziałać ta ustawa, czyli tak zwana seksualizacja dzieci, żeby takie zagrożenie tego typu w częstochowskich szkołach występowało. Ja przynajmniej takich sygnałów nie odbieram i słyszałem, żeby też Wydział Edukacji miał jakiekolwiek sygnały w tej sprawie od rodziców, opiekunów. Intencją środowisk LGBTQ+ ma być natomiast przede wszystkim zwiększenie tolerancji oraz szacunku dla osób o odmiennej orientacji seksualnej już od najmłodszych lat. Nie ma mieć to niczego wspólnego z deprawacją. W opublikowanym dziś rankingu szkół przyjaznych LGBT na Śląsku pojawiają się kultowe Mickiewicz z Katowic 3, trzecie liceum ogólnokształcące w Zabrzu. 2 lata z rzędu szkołą najbardziej przyjazną była placówka z Dąbrowy Górniczej. Na tle całego kraju Śląsk nie wypada źle. Mam nadzieję, że wyniki rankingu nie będą elementem stygmatyzowania dyrektorów szkół, czy też całych środowisk szkolnych, ale raczej impulsem do zastanowienia się, czy warto i czy można coś poprawić. A biorąc pod uwagę, że Polska zajęła już po raz czwarty ostatnie miejsce wśród krajów Unii Europejskiej w ogólnoeuropejskim rankingu badającym poziom równouprawnienia osób LGBT+, ILGA Europe 2023, to chyba jednak jest nad czym pracować.